Dzień dobry. Jest niedziela, 20 maja, dlatego zapraszam Państwa na 63. już odcinek Ekspresu Międzychodzkiego. Zaczynajmy! Na początek postanowiliśmy odwiedzić budowę nowego mostu na Warcie. Jak idą prace? Nowy most na Warcie coraz bliżej. Początkowo nowa przeprawa miała zostać oddana do użytku w pierwszym kwartale tego roku. Wiemy już na pewno, że termin nie zostanie dotrzymany. Ostatecznie most będzie można użytkować w drugiej połowie tego roku. No mam nadzieję, że będzie to ten rok. Mowa była o pierwszym kwartale tego roku, termin już minął. Następnie słyszeliśmy o lipcu i sierpniu, więc myślę, że do rozpoczęcia roku szkolnego, czyli września, ten most zostanie otwarty, a przy okazji zostanie rozebrany stary most na rzece Warcie. Inwestycja realizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest bardzo ważna dla mieszkańców Międzychodu i okolic, ale także i dla lokalnych przedsiębiorców. Naszych przedsiębiorców lokalnych, ale również firm państwowych, mam tu na myśli PGNiG-ę czy Lasy Państwowe wywożące towar z pobliskich terenów właśnie przez rzekę Wartę. Co więcej, ten most, będąc elementem infrastruktury drogowej, poprawia mobilność pomiędzy dwoma województwami, czyli województwem wielkopolskim i województwem lubuskim. Pozostaje nam tylko liczyć, że pogoda niejako wspomoże budowlańców i nowym mostem przejedziemy już wkrótce. Większość poszczególnych etapów egzaminu dojrzałości już za tegorocznymi maturzystami. Przy tej okazji postanowiliśmy zapytać Międzychodzian, jak wspominają swoje szkolne lata. Super było. Były inne czasy, była orężada, były pryncypolo, były klasowe wycieczki, klasowe rozrabianie. Super było. No i było super. Wiadomo, jak człowiek zasłuży, musi swoje dostać. Zgadza się? A jeżeli się dobrze zachowywałeś, to też byłeś wyróżniony. A dzisiaj co? Dzisiaj jest ta szkoła, co powinna być. Nie trzeba było pracować. To były najlepsze czasy. No, wspominam bardzo dobrze, ponieważ były takie lata, że się było dobrze, fajnie, wesoło. Nie to, co teraz. Człowiek nauczyciela się bojał, słuchał. A teraz, no niestety, jest odwrotnie. A młodzież sobie za dużo pozwala z tymi nauczycielami. A my mieli rygor do nich. Się dbało i było wesoło, na wesoło się chodziło do szkoły. No super, super. Gdybym mogła cofnąć czas, to chciałabym jeszcze raz chodzić do szkoły. Tutaj w Międzychodzie, do Liceum Ekonomicznego. Na pewno było ciekawie. Co jeszcze mam dodać więcej? Moje czasy szkolne wspominam bardzo mile. Właśnie jesteśmy tutaj nad Jeziorem Kuchennym. Latem zawsze chodziliśmy się kąpać, przeważnie z moją siostrą, z koleżankami. Zimą zjeżdżaliśmy tutaj na sankach, a przede wszystkim chodziliśmy na spacery tutaj. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że nasze miasto może się poszczycić tym pięknym jeziorem tutaj, bo rzadko się spotyka, żeby w centrum miasta właśnie było takie piękne jezioro. W poniedziałek odbyła się uroczysta, łączona sesja Rady Powiatu i Gminy. W poniedziałek w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbyła się uroczysta wspólna sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego oraz Rady Miejskiej w Międzychodzie. Na sesji obecnych było wielu gości z międzychodzkich instytucji i nie tylko. Na sali pojawili się choćby przedstawiciele parlamentu, a także Nadleśnictwa Międzychód. Wspólna sesja odbyła się z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Swoje prelekcje wygłosili dr Marek Rezler oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód Piotr Bielanowski. Głównym punktem było głosowanie nad współpracą pomiędzy gminą Międzychód a Nadleśnictwem Międzychód. Z kolei w sobotę na Jeziorze Bielskim odbyły się kolejne już regaty zorganizowane przez Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych. Dzień dobry! W tą piękną, słoneczną sobotę zabieramy Państwa na międzychodzkie regaty. 19 maja nad słonecznym Jeziorem Bielskim odbyły się trzecie regaty rekreacyjne o Puchar Dwóch Wysp – Memoriał Teresy Rymiszewskiej.
Wydarzenie objęte było patronatem starosty powiatu. Więcej o samych zawodach powiedział Paweł Piepiora z Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych. Zasadniczo, kiedy zaczynamy już planować daną imprezę, to zawsze w planie rocznym mamy uwzględniono. No i później im bliżej, tym więcej trzeba zrobić w stosunku do niej. Nie? Także samo przygotowanie sprzętu no to u nas zajęło 3 dni, bo wszystko trzeba było popakować, przewieźć. Bo normalnie sprzęt stacjonuje na jeziorze miejskim. Tego roku osób chętnych na rywalizację znalazło się prawie 60, więc walka na pewno nie była łatwa, lecz na pewno satysfakcjonująca. Także to było ponad 50 zawodników, prawie 60. Plus ekipy i tak dalej, także ponad 100 osób tutaj się zebrało. Tutaj przyjeżdżają kluby, no, z którymi współpracujemy. My też jeździmy do nich na regaty. Na przykład klub z Bolesławca, oni przyjeżdżają do nas 2 razy w roku, co roku. To już tak jakby takie no, rodzinne wyjazdy, bym powiedział. Wiatr trochę nie sprzyjał, ale ogólnie wszystko okej. Okay. Następne regaty odbędą się już 15 września 2018 roku i będą one o 4. Puchar Burmistrza Międzychodu. Zwycięzcom gratulujemy, a na koniec parę słów od organizatora. Znaczy, najważniejsze jest, żeby wszyscy ludzie młodzi spędzali aktywnie czas w ogóle. No, niekoniecznie może jak na żeglarstwie czy tam sportach wodnych, choć uważam, że to są bardzo ciekawe sporty i atrakcyjne zresztą. Widać teraz, mamy tutaj skutery wodne na wodzie, pokazy i no, przewozy tam są różne na kole, na tym, motorówki. To jest jedna gałąź sportów wodnych. Jakiś czas temu robiliśmy również maratony pływackie, to kolejna. No, nasze towarzystwo jeszcze no, regaty robi dwa razy w roku. No i myślę, że to jest fajne spędzenie czasu. No, dodatkowo jeszcze spływy kajakowe, zawody kajakowe. No myślę, że nad wodą jest przyjemnie, nie? Zresztą przy takiej ładnej, słonecznej pogodzie można mile spędzić czas. Ania i Klaudia wybrały się na jeden z ostatnich meczów piłkarskiej Warty w tym sezonie. To był prawdziwy pogrom. Podopieczni trenera Mariusza Niewiadomskiego pokonali Iskrę Szydłowo aż 8-0. Wynik robi wrażenie, jest fajny, w pełni zasłużony. Graliśmy bardzo konsekwentnie od początku do końca, można powiedzieć, że w jednym rytmie, w dobrym rytmie, także stwarzaliśmy sytuację i aż 8 wykorzystaliśmy, także chwała za to drużynie. 5 razy do bramki rywala trafił Bartosz Nowak. Oprócz niego na listę strzelców wpisali się Gerard Pińczuk, Jakub Budzyń i Michał Zachciał. Duża zasługa tych strzeleniu bramek moich tutaj w tym dzisiejszym meczu to dzięki chłopakom. Zdecydowanie liczyłem na to, że chłopacy też mi pomogą tutaj w strzeleniu tych bramek. Warta zajmuje w tabeli 4. ligi 2. miejsce. Do końca rozgrywek pozostały 2 kolejki. W spotkaniu Warta Międzychód Iskra Szydłowo Warta znacząco dopięła swego, wygrywając z przeciwnikami 8-0. Następny mecz zagrają na wyjeździe już za tydzień. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Ania Bukowska. Gmina Międzychód ma nowe hasło promocyjne. Międzychód, właśnie tutaj. To nowe hasło, które oficjalnie będzie promować gminę Międzychód. Jakiś czas temu na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie pojawił się konkurs na nowe hasło promocyjne właśnie. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych Międzychodzkiego Magistratu, nowy slogan został wybrany spośród 32 nadesłanych przez mieszkańców Międzychodu. Hasło zwyciężyło ze względu na swoją nieskomplikowaną formułę, elastyczność i możliwość wykorzystania go na wiele różnych sposobów, co wkrótce zaprezentujemy, skomentował sprawę burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny. A jak Państwu podoba się nowe hasło? Zachęcamy do dyskusji w komentarzach. Nam troszkę szkoda starego hasła Międzychód – miasto z pompą. Wydaje nam się, że było zdecydowanie bardziej dopasowane. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny Ekspres już za tydzień. Do zobaczenia!